Witam całe TNI i innych ludzi, którzy to teraz oglądają. To jest odpowiedź dramy, która była z pewnym, jak można powiedzieć, przyjebem. Nie będę mówił na razie Niku, żeby nie było. To jest odpowiedź na jego dramę, którą on wstawił, jego film, ponieważ się do tego domagał. Co to ma? Po prostu chodziło w tym o to, że chłop się do nas rzucał, że nie tolerujemy po pierwsze masolowców i po drugie, że po prostu go waliliśmy z nim, bo był słaby. Te dwie rzeczy, co nie? Chłop w tym filmie nakłamał po prostu i tyle. On mówił, że my się mówił to lojalnie lub nielojalnie, lecz ja po prostu ja mówię, jaka jest prawda, co nie, więc nie, on sam o tym dobrze wie, jaka jest prawda, tylko po prostu nie miał na czym się wyhypować, dlatego musiał powiedzieć no i kłamstwo, co nie. Więc później ja mogę nawet zacytować jego z wieści. On powiedział, że on dał 5 punktów, z czego ostatni chodziło o to, żebym odezwał się na jego dramę. To mówię spoko. W pierwszym punkcie, jak dobrze pamiętam, rzucał się do nas, że wywaliliśmy go z teamu, bo używał auto-aima. I to nie dlatego, tylko przez to, że ciągle wyzywał. I to jest potwierdzone i mamy na to dowody. Chłop pisał, że niby ma dowody, że on ma rację, ale chyba to ja jestem dowódcą teamu i ja chyba wiem najlepiej, co było pisane u mnie na czacie i co ja pisałem. Po drugie, chłop ciągle na grupie wyzywał, dlatego nikt go nie lubił po prostu. Dlatego nikt nie chciał z nim grać. To jest ta sprawa, co nie? A kiedy już był ostatnia sprawa, kiedy, znaczy nie sprawa, tylko punkt, on powiedział w trzecim punkcie, bo drugi to już wymieniłem, że niby wywaliłem wszystkich konsolowców i że mój team się nie rozwija. Nie wywaliłem konsolowców. Na przykład tutaj mamy takiego jednego fajnego fana. Ty właśnie odezwij się, poczciwy Kraken, który gra na konsoli, więc na przykład tego nie rozumiem, co nie, ja go nie waliłem. Tak samo mamy Perfekta, który gra na kompie i on może nawet wszystko powiedzieć, jak było. Perfekt nawet może wy... Wiem, że on wyzywał, czepiał się do Matrixa. No właśnie, nie wiadomo i... nawet o co, zaczął. Po prostu się rzucał i jeszcze, dobra, jeszcze w czwartym, trzecim końcówce powiedział, że jestem botem i przegrałem z nim na boxfightach i zacytuję, on mnie na boxfightach rozpierdolił jak starą kaszę. Właśnie teraz przecytowałem jego słowa. Chłopie, nie żeby coś, wiem, że lubisz sobie kłamać, ale przypominam, że ja cię ograłem 7-3 jeszcze na twoim wspomaganiu celowania, co nie? I to, że powiedziałem, że nie umiesz budować, po prostu powiedział, że to jest prawda, chłopie, bo umiesz po prostu tylko stawiać ściany i podłogi i tylko otwierać okienka, co nie? Gdzie jeszcze dwie gienki cię zabiję z killoffa, więc w ogóle cię nie rozumiem, chłopie. I ty jeszcze się do mnie rzucasz. Do tego wszystkiego. Nagrałeś dramę, gdzie wstawiłeś sobie filmik jakiegoś chłopa, gdzie grał sobie Ragged Riderem i robił trickshoty, co nie? A przynajmniej jak ja wstawiłem, to przynajmniej u mnie jest napisane, że ja gram i ja sobie sam robię trickshota, co nie? No właśnie, ale nawet jeżeli, to jest żałosne, opie. Jakbyś sam nie umiał sobie zrobić trickshotów. No właśnie, sam sobie nie umiesz trickshotów zrobić. A no tak zapomniałem, bo ty nie umiesz, zapomniałem. Dobra. Więc na kolejny raz sobie nie rzucaj się, prawda? Bo każdy dobrze wie, że jesteś słaby i nie zasługujesz nawet na ten team. Jeszcze pod koniec, żałośnie napisałeś sobie, weźcie, dajcie, napiszcie w opisie program, na którym można dobrze montować i nagrywać. Chłopie, jakbyś nie mógł sobie wejść na YouTube'a i se znaleźć, ale ty jesteś na to za głupi, tylko musisz prosić innych, żeby ci pomogli, co nie? Sorry, że tak wzywam, a po prostu cię nienawidzę, chłopie. Jeszcze nawet powiedziałeś, że ty mnie nie lubisz, że ja cię nie lubię, że tak powiedziałeś, bo ja cię nie lubię po prostu, ja mam cię w głupie, ja cię nie szanuję w 8 lat, co nie? Bo chłopie, masz 9 lat, czy tam 8 i startujesz do 14, więc ja cię, chłopie, nie rozumiem totalnie. Tylko tyle powiem, co nie? Nie rozumiem się totalnie. I po prostu ja już kończę na tym całą tą dramę, bo po prostu nie chcę przewijać tego. To jest ta odpowiedź, którą tak bardzo chciałeś. Jeżeli masz jeszcze tam jakiś problem, przypominam, że mam cię w znajomych, rozwiąż to. Chętnie nawet nagram to, a po drugie mam stałe dowody. Ja nawet mogę wstawić na koniec filmiku je wszystkie, mogę wstawić screeny, ale po prostu nie chcę cię pogrążać, chłopie. Nie chcę cię pogrążać na tym internecie całym.
i po prostu tyle. Co nie, nawet tutaj mamy dwóch świadków. Aktualnie u mnie w lobby, możecie nawet zobaczyć, jest dwóch typa. Tutaj zobaczcie, teraz jest scena z live, ale zobaczycie sobie. Arctis Perfect i poczciwy Kraken. Ludzie, którzy teraz są w lobby u mnie, nie są sobie takimi robotami, co nie, bo są oczywiście razy lepsi. A ty jeszcze wyzywałeś moich ludzi z teamu, że są, że mój ty... O właśnie, przepraszam, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Wyzywałeś nasz team, że niby faworyzujemy komplety i dajemy im wyższe rangi. To wytłumacz to, że u nas na grupce na mesie, bo sam powiedziałeś, że u nas na grupie na mesie mamy takiego dziwnego farta, jakim dziwnym cudem, sami PC-ci są w randze, bo my mamy ogólnie 5 rang i chłop się tutaj rzucał, że kto jest najlepszy, ten po prostu ma wyższą rangę, bo chłop nie umiał zrobić lepszy, więc musiał się do tego dopierdolić, za przeproszeniem. Możesz podać nawet te rangi. No właśnie. Monet... Najgorszy jest bałwan. Którego on miał, bo on sam jest pierdolony bałwanem, więc wiadomo. Trzeci jest tęcza. Bardzo to jest diament, czyli największy. Mamy dwóch liderów, którzy mają koronki. No właśnie, więc ja jestem aktualnie w diamencie. Więc wiesz. I tyle po prostu. Mimo po prostu więcej do ciebie nie chcę, co nie? Bo po prostu nie chcę nawet cię słuchać. Masz chłopie 9 tam 8 lat naprawdę i startujesz naprawdę dostawszy i to ci na dobre nie wyjdzie. Jeszcze namawiasz innych, żeby na nas cisnęli. To ci się nie uda, chłopie, to ci się nie uda po prostu. I tyle. Ja nawet nie będę do ciebie nic gadał, co nie? Mam chłopie, no nie wiem, przynajmniej oceń sobie, nie wiem, twoją mordę, porównaj sobie twoją mordę do mojej, co nie? Bo ja przynajmniej... wiesz, nie ma, po prostu nie umiem się do ciebie nawet wygadać, co nie? Bo jak ja po prostu słyszę o twoim mizernym głosie, w ogóle wszystko, to po prostu ja myślę, dobra, niech ten dzieciak ode mnie w końcu pali gumę, co nie? I tyle. Ja może nie wiem, może mój film nie jest jakiś idealnie jak twój, co nie? Tylko, że ja robię go na szybko i ja nie spędzę całego czasu na jakieś odpierdalanie jakiegoś dramy robienie, co nie? Więc wiesz, tyle chcę od ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, udanego Sylwestra, żartowałem, bo dzisiaj tak nie lubię, nie, dobra, i cały czat pozdrawiam wszystkich i proszę nie piszcie mi un pozytywu. No dodaj jeszcze coś, co chciałeś powiedzieć. Słaby i nie ma na czym się wylić. No ja już to podkreśliłem na początku filmu. No właśnie, on już to podkreśliłem na początku filmu. Już na początku podkreślam, że on nie jest ten, że on nie jest jakiś ten, ale po prostu, chłopie, dobra, odpisz mi nawet, nie wiem, możesz nawet mnie do tego znać, ja coś tam nie nagram, już ci mówiłem. Więc ja już kończę ten film i na kolejny raz nie mój taki żałosny, nie wstawię sobie Legend Raidera, bo mój team ma z ciebie taką bekę, że to po prostu jest żart, co nie? Jesteś jednym wielkim żartem, chłopie. Więc tyle chcę powiedzieć. No, nawet on znajdzie. Ja pod koniec filmu wam wstawię jeszcze mogę wam wstawić screeny, jak on pisał. Nie, bo po prostu, nie wiem, napiszcie, to ja najpierw zedytuję ten film i wam dodam. Ja nawet wam to dodam. Więc na razie ja kończę ten film, ale jeżeli będziesz coś chciał do mnie, ja nagram i chętnie wyślę te twoje te screeny, jak ty pisałeś. Mamy. I jeżeli ty powiadasz, chłopie, że... Ja mogę przeczytać to. No dawaj, czytaj. Przeczytaj jedno zdanie. Wychodzę z teamu. Miło było. Nie ma sensu, bo nie wiem, że spojrzamy przy porcie równa się umiejętności. Tak, oczywiście nie. Mam dobry. Nie wiem. No właśnie. Byłem aktywny 2 dni i z kuli spadłem na bałwanga. Prawda. Dobra. Okay. Więc wiesz, ja już po prostu nie chcę do ciebie gadać, chłopie. Proszę, odpierdol się ode mnie. No bo auto aim mam. No i tak, chłopie, masz jeszcze jedną sprawę, to proszę, mów to, dobra? Ale już, chłopie, nie nagrywaj odcinków, bo jesteś żałosny. Komentarze może masz tam pozytywne, że walić TNI 2, ale większość i tak jest na naszą korzyść, bo wiesz co chodzi. Nasz team i tak jest troszeczkę potężniejszy od twojego w ogóle wszystkiego, co nie? Więc wiesz, i tyle chcę powiedzieć. Jeszcze pod koniec dodam słowa Perfekta, który przeczyta cytat, który napisałeś na grupie, a potem zakończymy film. Bo jeśli ja a słabo buduję, bo idę bardzo krótko.
Dobra. Nie ma problemu. Tu pisze tutaj, że jeśli ja tutaj dla botów, bo kolega nie używa auto-aima, a jest 300 razy lepszy od ciebie. Troszeczkę słabszy ode mnie. Kupuję tak naprawdę gra na konsoli od tego sezonu. Dokładnie. A założyłbym się, że cię by porobił z zamkniętymi oczami. No a jak to jakiś team powiedział, jak to ej, jak to powiedziałeś do mnie wcześniej, że robiłeś mnie z palcem w dupie, jak to powiedziałeś. Tylko podkreślę to. Twoje palce, palec w dupie. I dobra, ja już nie będę się ośmieszał na YouTubie przed jakiegoś dzieciaka, że cały czas będę niby nagrywał jakieś dramy. To jest tylko odpowiedź, którą sam chciałeś. Na kolejny raz pisz do mnie na PV, dobra, a nie robię, a nie odpierdala jakiś scen, co nie? Dobra, i ja chcę tyle, więc trzymajcie się wszyscy i siema.